Hej, 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 witam was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam was na kolejny odcinek OMSI 2. I oczywiście nie bez problemów, ale jak zwykle, no nie wczytałeś, nie wiem dlaczego, nic mi się tu nie wyświetla, coś tu się popsuło. Zgaśmy to całkiem. Spróbujmy go jeszcze raz. Uruchomić. Może to zadziała w końcu. No ale to chyba nie bardzo chce działać. No, nie chce mi się wyświetlać. Dobra. Przynajmniej go odpalimy. Niech chodzi. I trzeba będzie wybrać stąd. Czyli linia 190. I kierunek... czekajcie. 190, szukamy kierunku teraz. Gdzie jest 190, 190, dalej, dalej, dalej. 190, to jest krótka linia, więc nie będzie chyba długi odcinek strasznie. 188. Właśnie, to jest coś i nie wiem co. Szczecińska cmentarz, 159. Dwieście pięćdziesiąt dziewięć. 178. Czekajcie, tu mamy Wiszesława. Jest 190. Dobra. Zobaczmy, czy to się w ogóle będzie wyświetlać. Jest, jest. I oczywiście Solaris Urbino 18. Kurde, to jest mój ulubiony autobus. Uwielbiam nim jeździć. Jak drzwi? Otwierają się nawet dobre. Zobaczmy w środku. Tak, czyli to można schować. Pootwierajmy te drzwi, wszystkie. Otwarły się? Otwarły się, dobra. W środku jak to wygląda? No tekstury są, bo się bałem, że tekstur nie będzie. Do odjazdu mamy jeszcze 40 minut, więc to jest bardzo dużo. Nie będzie zapowiedzi, bo jak widzicie, no tu nie działa to za bardzo. Jeśli chodzi o paliwo, to mam nadzieję, że mam. Zniknie się kierownica. No pół zbiornika powinno starczyć dzisiaj. No, teraz się pojaw kierownica. O Jezus Maria, jakie to jest... OMSI to jest tak upierdliwe czasami. Uch. Dobra. Włączymy im tu temperatury trochę, żeby zaraz nie płakali, że im zimno. W razie czego to można im będzie szyberdachy otworzyć. Ale to później. Na razie zostawiamy zamknięte. Drzwi się otwierają, otwierają, zamykają, wszystko tu działa. Lusterko jest, jest, bo ostatnio jechałem z otwartym. Tam w lusterku widać wszystko. Rozkład mamy. Więc tak, jeszcze zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądać. Tutaj będzie dobrze. Tutaj będzie dobrze. Dobra, to tak można zostawić. Czyli ustawiamy godzinę odjazdu 15:47. 44. Jest, jest. Dobra. Tutaj jest. Ręczny zdjąć. Jedziemy. Nie ma to jak osiemnasteczka, kurczę, bajeranckie to jest. Uwielbiam ten wóz, no. Dobra.
Drzwi można otworzyć im wszystkie. Zobaczymy, czy oni wsiadają wszystkimi, czy nie. Nie, no nie wszystkimi, ale... Ale nie jest źle. Oczywiście fota na miniaturę. Mamy minutkę do odjazdu, więc zaraz będziemy startować. A, działa nawet. Dobra, jedziemy. Nie będę się śpieszył, pomału dzisiaj jedziemy. Zapowiedzi no niestety nie ma, bo przyczyny znacie, więc nie będę wam tu tłumaczył za dużo. W każdym razie po lewej stronie u góry, jakie przystanki będą, to będzie widać. Napisane jest. To jest ważne. Kurczę, dawno nie jeździłem Solarisem tutaj w Omsi. Pobrałem sobie ten najnowszy pak, mega paku, ale nie wiem, coś mi właśnie nie bardzo prądzi te. Czekajcie. Jest na ten guzik? Nie. To jest ten. Dobra, czyli nie ma tak, dobra. Tu jest te, a tu jest to od. Dobra, jedziemy. Bo ja tu będę stał gadał, tam ruch się blokuje. Niestety, żeby spojrzeć w lusterko do góry, to muszę przewijać dużo. Średnio mi się to podoba, no ale takie. No to jest OMSI. Chciałem sobie zamówić filtraka i to takiego trochę lepszego, bo taki laserowy. Ale no niestety nie mieli na magazynie, na składzie. Nic na to nie poradzimy. Krótka linia, a ja takim długim autobusem jadę, nie? Czasami tak jest, bo czasami te linie mają także to do siebie, że się po prostu krótka linia jest, a jest tak dużo ludzi, że musi iść duży autobus. I oczywiście standardowo zjedziemy sobie na zajezdnię, chyba że zobaczymy, ile czasu się zajdzie z filmikiem. Jak nie będzie mocno długi, to być może jeszcze wrócimy z powrotem. Ten lewitował przez chwilę. Czas mamy dobry. Ciepły guzik działa, widzę, tam ładnie się pakują. Czemu on się automatycznie zamyka, to nie wiem, ale...
Tu mamy kawałek prostej, można trochę mu tam depnąć. Ale nie za dużo, bo i tak będziemy zaraz hamować. Dobrze, bo wsiadają wszystkimi drzwiami. No i lewoskręt paskudny. A, akurat spokojnie zdążymy przejechać. No tu mamy na żądanie. Żądania nie ma, więc pędzimy, ale może tam ktoś stać. To tak, tak trzeba zawsze tą nogę troszeczkę spuścić z gazu, a już nawet ktoś wcisnął. A do tego ktoś chciał i tak wsiąść. Czas mamy na razie przyzwoity, więc... O kurna, tu już 20 stopni jest na przystanku, trzeba się zatrzymać. Bo mi się pogotują. Muszę sobie pobrać mapę Bydgoszczy, tam widziałem, Ranger jeździł. Dosyć ciekawie ona wygląda. Dobra, tu nacisnę. Muszę tak, bo się nie da tak. Tu zmniejszamy z powrotem. Wyłączmy to, bo nam się pogotują. Drzwi, ten szyberdach tutaj otwórzmy. Jedziemy. Jakby było im za zimno, to będzie można zawsze tutaj podkręcić wtedy. Bo tu 20 stopni w autobusie to jest dużo za dużo. Czemu to się nie chce otworzyć ta szyba? Dobra. Nie chcę, to nie chcę, później się otworzy. Ale już się ładnie chłodził, się 19. Nawet widać tutaj nam wyświetlaczu, że szyberdach otwarty.
A ja sobie tą szybę trochę otworzę. Dobrze, ja jadę, niedobrze. Ale bym pojechał. Tam przecież dopiero jest zjazd z wiaduktu. O, nawet mamy zielone światełko, już nie mamy. Teraz sobie postoimy chwilę. Czas nie taki zły jest jeszcze. Tylko to już 17 minut odcinka, nie wiadomo kiedy. Łomsi to jest kurde. Jak już idzie, to idzie, a jak nie idzie, to kurde jest masakra. Bałem się, że jak te solarki wrócą, że mi się coś krzaczy, ale póki co to tylko widzę, że to się nie chce odpalić. Świętej Teresy, normalny. A nie wiem, jak tam się jedzie. Tam się jedzie i dopiero nawrotkę robi, czy się od razu skręca w lewo, to nie wiem. Trzeba będzie zobaczyć. Jak powietrze słychać, jak szumi przez te otwarte, te przewiew się robi. Nic nie widać. Panie, aleś tu pan stanął. To jest właśnie to, że tak stają w realu. I człowiek nie widzi później. Tak mu się kurna śpieszy. Tamten jak się zatrzymał.
Tam też coś jedzie długiego. Wyjeżdżają z zajezdni. Mamy prosta. No i dobra, tu jest przystanek, jak ja mam się tu zatrzymać? Tu się nie zatrzymuję, muszę zawrócić. Czekajcie, te szyberdachy to ja zamknę. Okno zamkniemy. A włączymy nadmuch normalnie. Niech dmucha. I jedziemy dalej. Teraz fajna, ziemna, bo krótka jest, ale dość przyjemna. Chociaż ja w realu wolę długie trasy. No i kurde, i temperatura się podnosi. Dobra, teraz tak, wejdziemy sobie tutaj, rozkład już anulujemy, wejdziemy sobie tu i zrobimy sobie 190 zjazd do zajezdni. A to nawet tutaj, bardzo dobrze. Czekaj, sobie jakąś fajną potę strzelimy. Dobra, to jedziemy. Jeszcze zajadę sobie tam na te perony, bo może ktoś chce ze mną podjechać ten jeden przystanek. Te 190 jest na końcu chyba, ostatnie. Tak.
Nikt nie chce jechać, jedziemy dalej. Zjazd 190 w lewo. Tam nie ma nic. I tu można. Szkoda, że te zapowiedzi mi nie działają. A hop, mam wszystko ładnie tak jak powinno być. Po prostu coś mi ten piksel nie działa. No, chociaż jeszcze raz mamy blisko. No i dobra. Myć nie będę, bo po dodatkach się nie myję i nie tankuję. Później i tak on postoi z godziny i zaraz ten przychodzi następny i pod prąd jadę, ale to nie przeszkadza. No jest długi. No i tak musi stać. Dobra. Tak. Coś on tutaj nie działa jak trzeba. Nie, no dobrze jest. Dobra, to wyłączamy. Otwarcie tylko moje. Teraz tak. Tak, musimy tablicę wyczyścić. Czysto, czysto. Kluczyk wyjmujemy. I to tyle, cześć.